Hej, z tej strony świat moich zwierząt. Dzisiaj będę robić wielkie sprzątanie i posprzątam tą klatkę, tą klatkę, tą klatkę i tą klatkę, czyli całą tutaj tą ścianę. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od klatki tego myszka. Tutaj jest samiec i sporo od niego śmierdzi. Czas dzisiaj posprzątać. U niego trzeba sprzątać dość często. Kołowrotek jest bardzo zasyfiony, więc będę musiała go umyć. Ostatnio też wszystkie domki zostały polakierowane, dlatego się tak świecą. To jest właśnie Wojciech. No i to jest długowłosy samiec z Plaszt, czyli taki właśnie ma tutaj wzorek. Tutaj ma zaczepione poidełko. Mówiąc teraz już na początku, odeszłam u myszy, które są w tych pudełkach. Ponieważ bardzo zasypywały wodę, była bardzo szybko, już po kilku godzinach brudna, a nie mam możliwości wymieniać co chwila tej wody. Dlatego właśnie mam poidełka w tych klatkach. Tutaj jest przesypana ściółka z ogromnego wora właśnie do tego, więc nie zwracajcie uwagi na opakowanie. To jest ściółka Tierwochl się pisze, super. I to są takie granulowane trociny. O. I mieszam te granulowane trociny z ściółką lnianą. Naprawdę fajnie mi się sprawdzają. I tutaj widać różnicę pomiędzy tymi trocinami i ściółką lnianą. Wymieszałam już tą ściółkę z tą starą ściółką z transporterka i będziemy już układać akcesoria. Dzisiaj dorzucam mu jeszcze taki kawałek kłoska, ziół. I trochę granulatu. Teraz czas na posprzątanie tej ogromnej klatki. Klatka to jest właśnie z myszkami, które wszyscy znacie. Przynajmniej większość z Was pewnie zna. Tutaj właśnie dawno już nie sprzątałam. Jakoś 2-3 tygodnie temu ostatni raz to robiłam, więc teraz będzie już jakaś spora wymiana ściółki. Zacznę od zdjęcia wszystkich hamaczków, ponieważ idą do prania. Jak widać, są bardzo obsikane te hamaczki i a były używane tylko jakieś 2-3 tygodnie.
No i idą wszystkie do mycia. To wygląda od środka. No, jest spory syf tutaj. Tutaj, jak widać, właśnie tak wyglądają miseczki z wodą po jednym dniu. Wczoraj wieczorem jeszcze wodę wymieniałam, teraz widać, ale dzisiaj dam im już tą podstawkę pod miski i nie będzie problemu. Tutaj już im to wywalę. To było tylko takie właśnie chwilowo pudełko po chusteczkach jako domek i bardzo polubiły ten domek, ale już im go wywalę, bo mam lepsze. O, tutaj już jeden obgryzły. Myszki uwielbiają te jabłonkowe patyczki i polecam. Pięknie rozwaliły ten kokon i już trzeba wywalić tą ściółkę w całości. Okej, musiałam umyć całą tą kuwetę, ponieważ była bardzo brudna i cała zasikana. Tutaj po bokach cała zasikana na tych ściankach. I dzisiaj wsypuję same te trociny. Tak się prezentuje właśnie już zrobiona klatka i pokażę wam, co tutaj zrobiłam. Tutaj jest sputnik, mostek, kilka sznurków. Teraz czas na klatkę Lusi. U niej nie będę wymieniać raczej ściółki, tylko ogarnę akcesoria. We'll be right back.
Okej, ja już skończyłam właściwie urządzać klatkę Lucy, terrarium Lucy właściwie. I przepraszam, że tego nie nagrałam, ale mi się aparat rozładował i tego nie zauważyłam. No. Więc teraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy kącik taki do zabawy i do jedzenia. Tutaj jest miseczka z wodą i z jedzonkiem jeszcze, jak ja tu nie nasypałam. Kuweta z piaskiem, kołowrotek. Takie tutaj gniazdo. Tutaj... zapomniałam, co to jest, ale takie kłosiki. Po drugiej stronie jest taki rejon bardziej do spania. I idziemy po kolei. Tutaj są kłosiki takie. Tutaj tunel. Tutaj takie gniazdo. Tutaj też wejście do tunelu, który jest taki tutaj pod ziemią. Ściółki standardowo około 25 cm. Kłosiki i kwiat kocanki. Mostek. Tutaj pienik brzozowy i kłosiki owsa i bardzo dużo siana. Jak widzicie, teraz sobie Luśka je tutaj kłosy. A ja jeszcze postanowiłam dołożyć nareszcie ten tunelik z hamsteaka. Od świąt jakoś o nim zapomniałam i zapomniałam go dać Lucy. Więc właśnie teraz go tutaj dołożyłam. Ostatnią klatkę robię wieczorem. Tutaj jest 5 myszek. I tutaj tylko wymieniam róg tego pudełka. I to by było tyle z tego filmu, sprzątania tego wszystkiego, co tutaj jest. Dzięki za oglądanie i pa pa!